Zanim przejdę do kluczowego zagadnienia, czy istnieje probiotyk na spalanie tkanki tłuszczowej, chcę, abyście byli świadomi, że najlepsze efekty, czy to budowania masy mięśniowej, czy odbudowy naszego zdrowia, czy spalania tkanki tłuszczowej, mają osoby, które są świadome podstaw biologii i fizjologii. Dlatego, zanim poruszę najciekawsze tematy, które Was będą interesować, pragnę, abyście poznali podstawowe funkcje naszego układu pokarmowego z naciskiem na jelita. I aby mógł Wam zobrazować, jaka jest podstawowa funkcja jelit, to wyobraźcie sobie taśmę produkcyjną. I teraz na końcu tej taśmy produkcyjnej wyskakują najróżniejsze witaminy, czy to makroskładniki typu glukoza, kwasy tłuszczowe, a nawet azot, który pomaga w dokrwieniu naszego serca i mózgu. Ale aby ten proces był w 100% sprawny, te maszyny, które produkują wspomniane wcześniej witaminy, potrzebują jakiejś energii, a tą energią jest przykładowo błonnik czy związki biologicznie aktywne, takie jak bioflavonoidy, które znajdują się w zielonych warzywach, owocach czy chociażby beta-glukany w płatkach owsianych. A teraz wyobraźcie sobie wojnę między dobrem a złem. Dobrem są prozdrowotne bakterie, które występują w naszych jelitach, a złem są bakterie chorobotwórcze. Jeżeli dochodzi do wygranej prozdrowotnych bakterii nasz organizm jest w harmonii, czyli tak zwanej homostazie i wtedy ma zdolność modulowania m.in. kortyzolu, stanów zapalnych, serotoniny, czy chociażby hormonów tarczycy. Zwróćcie uwagę, że jelita są bardzo mocno unerwione i 80% serotoniny produkowane jest właśnie w jelitach. Jeszcze jeżeli mamy zaburzoną florę jelitową, mamy przewagę bakterii chorobotwórczych, wtedy dochodzi do deficytu serotoniny w naszym mózgu przez co jesteśmy smutniejsi, mamy gorsze samopoczucie. To samo tyczy się stanów zapalnych. Jeżeli mamy złą florę jelitową, stany zapalne mogą się rozsiać po całym organizmie i wtedy to jest równiach pochyła do łapania najróżniejszych chorób cywilizacyjnych, czy to cukrzycy typu drugiego, Alzheimer, Parkinson, to wszystko jest powiązane ze stanami zapalnymi. Kolejną bardzo ważną funkcją naszych jelit jest wchłanianie. Za wchłanianie odpowiadają odpowiednio długie koski jelitowe. Jak miałbym wam to zobrazować, to jest takie tornado, które zasysa i wciąga m.in. żelazo, wapń, witaminę D do krwiobiegu, gdzie związki biologicznie aktywne krążą i są na dobrą sprawę wychwytywane przez odpowiednie organy, które potrzebują tych związków do prawidłowego funkcjonowania. Pocieszający jest fakt, że... Zdrowe jelita pomagają w wyciszaniu najróżniejszych chorób. Czy tu właśnie mowa o nietolerancjach pokarmowych, czy o alergiach, też jest wiele doniesień naukowych, które udowadniają, że zaburzenia gospodarki insulinowo-cukrowej, czyli insulinooporność, czy cukrzyca typu drugiego, też można ładnie trzymać w ryzach poprzez zakonserwowanie i odbudowę naszych jelit, poprzez zdrową dietę i celowaną probiotykoterapię. I co ciekawe, choroby neurodegeneracyjne nie zostały wyleczone w 100%, ale przykładowo weszły w stan remisji, czyli w stan takiego wyciszenia. Też na marginesie można wspomnieć, że górne drogi oddechowe, czyli pospolite, katary, grypy, też są skracane nawet do 80%, jeżeli mamy dobrze zakonserwowane jelita. W kolejnych materiałach poruszymy zagadnienia związane, co niszczy nasze jelita, jak odbudować te jelita. No i na końcu, jak już poznacie te podstawy związane z funkcjonowaniem naszego całego układu pokarmowego, przeanalizuję najróżniejsze probiotyki, które są dostępne na naszym polskim rynku i spuentujemy to, czy istnieje probiotyk na spalanie tkanki tłuszczowej. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli macie ochotę poznać opinię ekspertów, jak istotna jest flora jelitowa w kontekście spalania tkanki tłuszczowej, tutaj macie link do promocji. Tylko 19 zł dzisiaj za szkolenie dr Patrycji Szachty, światowy ekspert dotyczący naszych jelit. Zasubskrybujcie ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia o tego typu krótkich filmach. W najbliższych dwóch tygodniach pojawią się dwa odcinki, których wszystko podsumuję.